Proszę szanownych państwa, sowiecka prawda zawsze wylazi pomaleńku. Wszyscy państwo zapewne wiecie już o tym gieńku z Dęblina, co napisał do radia, do Warszawy, do fali 49 list. Nad wyraz ciekawy. Ten gieniek ma marzenie niewinne i ogniste. On chciałby się do partii zapisać na komunistę. Ale, i na to właśnie przed radiem się użala, pech chce, że gieniek ma mamę, a mama mu nie pozwala. W młodzieńczym lonie płonie marzenie zastępowca, lecz mama przedwojenna, społeczna czarna owca, sprzeciwia się, robi sceny, miota się po chalupie i krzyczy: nie pozwalam, po moim krzyczy trupie. Opamiętaj się, gieniu, syneczku, płacze, ty żeż Polak, ty żeż katolik, ty ruskie lapy liżesz, toż ja cię własną piersią karmiłam. Każda mama pod względem argumentacji niestety jest taka sama. I spazmuje, i mdleje, i przewraca oczyma, i wola: bój się Boga. A Boga, wiadomo, nie ma. Więc gieniek pyta się radia, co z taką mamą zrobić? Czy ją z domu wyrzucić, czy ją po głowie pobić? Taki w życiu młodzieńca dylemat się wypina. I tak samo do radia pisze jedna Krystyna. Jakby się umówiła ta Dońka z tym molojcem. Gieniek ma kłopot z mamą, Krystyna ma kłopot z ojcem. Przypadek dziwny zrządził, że w jednym dniu, w jednej chwili oboje tak samo piszą, jakby się umówili. Krystyna duszą i ciałem wyrywa się do Zetępa. A ojciec w krzyk, że ona radziecka, powiada, klępa. Niech tylko Krysia w domu bąknie co o komunie, to tato krzyczy na to, że zara ją w popelunie. Bo ojciec przedwojenny, kulak niestety, i znakiem tego myśli, że można ideje zwalczać kulakiem. Ideowy bumelant, ordynus starej daty. Więc Krysia pyta, co zrobić z nieszczęściem takiego taty. Sytuacja dla Gieńka i Krystyny nielatwa. Więc skarży się do radia entuzjastyczna dziatwa, a fala 49 pociesza Gienia i Krysię. Serdecznie im powiada: kochane dzieci, wy się rodziców nie słuchajcie. Rodzice się nie liczą, to chorzy ludzie. Wy ich traktujcie ze słodyczą. Niech gieniek mamy nie laje, niech Krysia taty nie gani. Oni ludzie sprzed wojny, no znaczy zacofani, zaczadzeni trucizną faszystowskiej fantazji. Z nimi trzeba łagodnie, za pomocą perswazji. Dopiero jak ich łagodna perswazja nie przekona, podajcie nam ich adresy, nazwiska i imiona i meldunek, że oni kulacy i burżuje, tak my się tym zajmiemy, że ich się zlikwiduje. O wiele do Zetępu chce się zapisać młodzież, żeby rodzice młodzieży nie stali na przeszkodzież. Ot cała historyjka. Na pozór bez znaczenia, no wielka rzecz. Dwa listy od Krzysi i od Gienia. Ale mnie, wiecie państwo, coś szeptać nie przestaje, że w tym kryje się więcej niż się na pozór zdaje. Rzecz nie w tym, czy w rachunku polskich blasków i cieniów znajdzie się parę takich Krystyn i takich Gieniów. Nie dziw, że niektóre dzieci tumani teraźniejszość. Na szczęście jest ich w kraju przytłaczająca mniejszość. Że jedno i drugie dziecko w zatumanieniu dziecinnym da się uwieść Sowietom, to szkoda.
lecz sęk w czym innym. Od rana do wieczora, od wieczora do rana, dzień w dzień, jak rok okrągły, trwa ciągła, nieublagana wojna sowiecko-polska, wojna polsko-sowiecka, wojna o serce i duszę i głowę polskiego dziecka. Front tej zaciekłej wojny, nie tajne to nikomu, przebiega poprzez środek każdego polskiego domu. Tutaj jest pole bitwy, tutaj sztaby tajemne, tu zmobilizowane polskie wojsko podziemne, ta piechota lanowa i husaria skrzydlata, armia, której na imię po prostu mama i tata. Sowiety dobrze wiedzą, kto w tym straszliwym boju jest najgroźniejszym wrogiem ich bandyckiego ustroju. On drażni, on ich boli, jego się tylko boją, on wciąż silniejszy, chociaż po zęby się uzbroją, wszystkich gwałtów się chwycą, wszystką przemoc wytężą, wszystkiej broni spróbują, z tą bronią nie zwyciężą. W tej wojnie, która będzie trwała aż do ostatka, wiecie, kto z Sowietami wygra? Ojciec i matka. W decydującej bitwie wynik będzie jedyny. Wygrają mama, genia i ojciec tej Krystyny.